Czy nie jesteśmy uczniami 6. Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie i chcielibyśmy przybliżyć dzisiaj sylwetkę, myślę, że nie tylko bohatera narodowego, ale przede wszystkim człowieka o ogromnym sercu. Stefan Grot Rowecki był synem Stefana Augusta Leona Roweckiego i Zofii Chrzanowskiej. Mieszkał z rodzicami i bratem w Piotrkowie Trybunalskim. Pochodził z niezwykle patriotycznej rodziny, co było wspomniane już na początku naszej wycieczki. Tradycje niepodległościowe były starannie pielęgnowane i kształtowane w jego rodzinie już od najmłodszych lat. Grot Rowecki interesował się historią Polski oraz jej literaturą, czytał Mickiewicza Słowackiego. W wieku 18 lat, jako bardzo młody człowiek, wstąpił do pierwszego tajnego zastępu skautowego, co myślę, że bardzo znacząco ukształtowało jego bohaterski charakter. W roku 1912 wstąpił do polskich drużyn strzeleckich, gdzie przyjął pseudonim Radecki. Po skończeniu kursu podoficerskiego w Rabce został dowódcą 4. plutonu kampanii warszawskich polskich drużyn strzeleckich. Swoją 30-letnią karierę wojskową Grot Rowecki rozpoczął od zostania dowódcą 1. sekcji 1. plutonu 1. kampanii 5. batalionu. Brał także udział m.in. w bitwach pod Ostrowcami, Anielinem, Laskami, Krzywopłotami czy Marcinkowicami. A w 1914 roku został podporucznikiem. Walczył później w 1. Brygadzie Legionów Polskich, stąd też ta przepiękna pieśń w tle. W 1917 roku jego 1. Brygada i 3. Brygada wzięły udział w kryzysie przysięgowym, podczas którego w bohaterski sposób odmówili oni złożenia przysięgi wierności cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II, za co też Grot Rowecki został internowany do obozu w Beniaminowie. W lutym 1918 roku Grot Rowecki wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej, tak zwanego Polnische Wehrmachtu. W marcu tego samego roku za swoje dotychczasowe osiągnięcia został mianowany porucznikiem. Warto wspomnieć, że Grot Rowecki był człowiekiem czynu, człowiekiem, który dużo robił, erudytą, był człowiekiem wykształconym, został wykładowcą przedmiotu umocnienia polowe w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Okresem, który był okresem intensywnego rozwoju kariery wojskowej i nie tylko Grota Roweckiego, było 20-lecie międzywojenne. Już w listopadzie 1918 roku, gdy utworzono niepodległe państwo polskie, Grot Rowecki uczestniczył w rozbrajaniu okupantów niemieckich. Warto także wspomnieć, że pod koniec 1918 roku, stojąc na czele kilkuosobowego oddziału, Grot Rowecki wziął do niewoli niemiecką kompanię, za co zresztą został uhonorowany Krzyżem Walecznych już po raz drugi. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, proszę Państwa, ponieważ Rowecki jeździł w nocy konno po lesie i wykrzykiwał głośno komendy do nieistniejących żołnierzy, przez co Niemcy pomyśleli, że mamy ogromne siły, mamy ogromną przewagę i poddali się, a potem okazało się, że poddali się na rzecz kilkuosobowego oddziału. Stefan Grot Rowecki dowodził Warszawską Brygadą Pancerno-Motorową. Odniósł znaczący sukces jako dowódca brygady w obronie środkowej Wisły oraz honorowo walczył w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. W październiku tego samego roku został zastępcą komendanta Służby Zwycięstwa Polski Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, a następnie został dowódcą brygady. W 1940 roku został komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. Wszystkie te działania, myślę, że doskonale utwierdzają w nas w przekonaniu, że była to postać, która niezwykle aktywnie angażowała się w obronę naszego państwa polskiego. To z jego inicjatywy powstała funkcja delegatu rządu na kraj oraz akcja N, czyli dywersja i propaganda wymierzona przeciwko okupantowi niemieckiemu. Doprowadził do połączenia najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju jako Armii Krajowej, której następnie został dowódcą. Podczas okupacji niemieckiej w Polsce Stefan Grot Rowecki był tak zwanym wrogiem numer jeden. Władze niemieckie przywiązywały szczególną wagę do jego przechwycenia. Myślę, że sam bohater pałał sporą niechęcią co do konspiracji i co do wszelkich koncepcji obrony swojej osoby, ponieważ uważał, że najlepszym sposobem co do uniknięcia aresztu jest dobra orientacja w terenie, zmiana wizerunku oraz znakomicie podrobione dokumenty.
został wydany Niemcom przez agentów Gestapo ulokowanych w wywiadzie AK. W 1943 roku został osadzony tutaj, w obozie w Sachsenhausen, jako więzień honorowy. 1 sierpnia 1944 roku na wieść o wybuchu Powstania Warszawskiego Heinrich Himmler nakazał aresztowanie Grota, nakazał zgładzenie Grota, a o godzinie 3 w nocy, kilka minut po tej godzinie, został on zamordowany.